Rozmowa dnia. Przy mikrofonie Michał Jędryka, a naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Radosław Sajna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Znamy już wyniki wyborów prezydenckich z 99,97 okręgów wyborczych. Tak podała Państwa Komisja Wyborcza na konferencji prasowej o godzinie 8. Według tych wyników 51,21% głosów uzyskał Andrzej Duda, 48,79% Rafał Trzaskowski. To są wyniki bez Warszawy, Katowic i trzech innych okręgów. Warszawa może nieco zmienić wyniki, można się spodziewać, że Andrzej Duda nieco na tym straci, Rafał Trzaskowski nieco zyska, ale zasadniczego faktu chyba już nie da się zaprzeczyć, że Andrzej Duda wygrał te wybory prezydenckie. Jak pan to skomentuje? No tak, komisja przed chwilą też podała chyba informację, że tu nic nie powinno się zmienić, więc skoro komisja tak podaje, to rzeczywiście można już chyba przyjąć to za pewnik. No okazuje się, że prezydent Andrzej Duda będzie drugim dopiero w Polsce po upadku komunizmu prezydentem, który będzie rządził dwie kadencje, więc jeżeli nic nie przerwie drugiej kadencji, no to 10 lat, więc jest to chyba najlepszy okres dla prawicy w Polsce. Jaka będzie to druga kadencja prezydenta, bo on sam w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy zapewniał, że będzie inna niż poprzednia. Tak, zawsze ta druga jest jednak troszkę inna, bo tutaj prezydent już nie będzie musiał się liczyć z głosem ludzi w kolejnych wyborach, bo nie będzie mógł oczywiście po raz kolejny startować. Będzie mógł być też bardziej niezależny, więc wbrew krytykom, którzy często nazywają prezydenta długopisem, teraz będzie mógł też mieć większą niezależność, bo nie będzie już uzależniony od tego, czy partia, z której się wywodzi, po raz kolejny wystawi go do walki o prezydenturę. Więc myślę, że ma okazję przez te 5 lat stać się naprawdę ważnym prezydentem w historii Polski. Kampania wyborcza była bardzo ostra, bardzo brutalna i powstaje takie pytanie, czy społeczeństwo uzna tę kampanię jako pewną taką zabawę, która miała doprowadzić do określonego wyniku wyborów, oczywiście w cudzysłowie zabawę, czy też coś, jakaś zadra w tym wszystkim z tych emocji pozostanie i będzie pogłębiała konflikt w Polsce, jak pan sądzi? Tak, tego się obawiam, że ta zadra pozostanie, że będzie konflikt jeszcze silniejszy niż do tej pory. I to jest wina z jednej strony polityków, już słyszymy głosy ze strony prawdopodobnych przegranych, że były jakieś nieprawidłowości, będą szukać sposobów na stwierdzenie, że te wybory są nielegalne, czy sfałszowane, czy inne. Poza tym niestety tutaj jest też fatalna rola niektórych dominujących w Polsce mediów, które ten konflikt jeszcze wzmacniają i będą jeszcze dalej to robić, przypuszczam. Mam tu na myśli między innymi TVN i TVP też. No, TVP jakby prowadzi pewnego rodzaju propagandę na rzecz PiS-u, no prezydenta oczywiście też, natomiast TVN w swoich manipulacjach posuwa się do szkalowania prezydenta, do nazywania go obrońcą pedofilii, prawda, i tak dalej. To jest skandaliczne. Postawa mediów niektórych wiodących w czasie tej kampanii była po prostu skandaliczna z punktu widzenia profesjonalizmu dziennikarskiego. No właśnie. I to jest też ciekawy punkt, ponieważ z jednej strony Rafał Trzaskowski jeszcze bezpośrednio przed wyborami zapewniał, że ważna jest równowaga, mając na myśli zapewne to, że jak zwycięży, to będzie równoważył władzę ustawodawczą i wykonawczą jako prezydent. A pomiędzy tymi dwoma telewizjami właściwie pewna równowaga istnieje, ale wcale ona nie jest zbyt dobra. Równowaga tak, jeżeli spojrzymy na to holistycznie, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia pluralizmu zewnętrznego, to tak. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z perspektywy właśnie etyki dziennikarskiej, no to mamy do czynienia z całkowitym upadkiem rzetelności dziennikarskiej.
Ale wróćmy do polityki, nie do mediów, bo to jest jakby osobny temat. Zaraz po ogłoszeniu wyników late poll, Ludwik Dorn, zwany kiedyś trzecim bliźniakiem, mówił, że no, trzeba już się pogodzić z tym, że Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów. Mówił, że tej różnicy już zagranica nie nadrobi, dlatego ważne jest, by Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wyników przez PKW nie udał się do Pałacu Prezydenckiego i nie uścisnął przed kamerami ręki Andrzeja Dudy. Ludwik Dorn dalej pisze w tym poście opublikowanym na Facebooku, że gdyby Rafał Trzaskowski tak zrobił, to zlegitymizowałby jakby te wybory. W związku z tym można sądzić, że przynajmniej część opozycji będzie dążyć, tak jak pan już powiedział, do tego, żeby tych wyborów, żeby uznać te wybory za nielegitymizujące prezydenta. Czy co taki scenariusz by oznaczał? No właśnie, ta wypowiedź pana Ludwika Dorna jest bardzo szkodliwa dla państwa. Bez względu na to, kto wygrywa, no to jednak ważne jest to uznanie wyborów. Parę lat temu w Kenii był wynik niemalże remisowy i doszło do wojny domowej, bo jedni negowali uczciwość wyborów i tak się potem potoczyło. No, jesteśmy jednak krajem w Unii Europejskiej, krajem demokratycznym, gdzie no, jeżeli się przegrywa wybory, no trzeba uznać zwycięzców i szukanie jakiegokolwiek sposobu na to, żeby jakoś tutaj zaszkodzić, żeby prowadzić obstrukcję. No nie po raz pierwszy ze strony części opozycji w Polsce. No jest to po prostu działanie antypaństwowe i jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład to, że w przewodniczącym komisji jednej z wyborczych, nie wiem w jakim okręgu, ale był pan Szczurek, który występuje na wszystkich chyba protestach anty-PiS, anty-Duda, no to jakie prawo ma opozycja mówić o sfałszowaniu wyborów? No, ale to ten przykład Kenii, który pan podał, on jest o tyle ciekawy, że nie jest zresztą jedyny, bo Kenia jest bardzo daleko, ale przecież w Europie mieliśmy przed II wojną światową przykład, kiedy w Hiszpanii wygrali komuniści, a potem wybuchła wojna domowa. Także sama demokracja chyba nie układa wszystkiego. Potrzebna jest jakaś kultura polityczna. Tak, nie wiem, kultura polityczna i odpowiedzialność wszystkich za wspólnotę, za państwo. No jeżeli tego nie ma, to jest problem. I tutaj niestety opozycja polska, mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej, tracąc władzę w ostatnich wyborach, czy przedostatnich wyborach do parlamentu, cały czas pokazuje, że jednak jest tą opozycją totalną, co oznacza, że nie bierze odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za państwo, tylko za niestety swój interes. Ja rozumiem frustrację z powodu utraty władzy i rozumiem, że można krytykować władzę aktualną. Każdy ma prawo do tej krytyki, no na tym polega demokracja, ale jednak jeżeli ktoś się bierze za politykę, to na pierwszym miejscu musi stawiać jednak odpowiedzialność za wspólnotę, czyli za państwo. Ale wspomniał pan o Koalicji Obywatelskiej jako tej opozycji totalnej. Jak pan w tym kontekście ocenia tę inicjatywę, którą prezydent Andrzej Duda wysunął tuż przed wyborami, czyli pewnego dogadania się z innymi siłami, przede wszystkim z PSL-em i Konfederacją? No tak, to był oczywiście też pewnego rodzaju ruch w celu też przygarnięcia elektoratu tych kandydatów z pierwszej tury. Ale oczywiście to jest to też, można to rozumieć jako gest właśnie współpracy, bo prezydent rzeczywiście no w pewnych aspektach ma poglądy zbieżne też z liderami tychże właśnie partii, które pan redaktor wymienił. Ale zaraz po wyborach dlatego, też prezydent mówił, że to jest cały czas aktualne, więc dlatego no właśnie, chyba tak więc należałoby to rozumieć. Można mieć nadzieję, że przynajmniej część opozycji będzie miała też w sobie to poczucie odpowiedzialności za państwo. Jak pan przewiduje scenariusz na te najbliższe 3 lata, które dzielą nas od wyborów parlamentarnych? Będzie to oczywiście próba dalej realizowania programu PiS-u, który no, prezydent Duda z racji zbieżności poglądów i z tego, że wywodzi się z tej partii, będzie raczej wspierał niż wetował. I oczywiście będzie pewne próby blokowania przynajmniej części ustaw przez Senat.
Więc będzie to te próby reformowania Polski według programu PiS. Natomiast konflikt polityczny będzie cały czas ostry. I no, to jest uzależnione tym, że właśnie opozycja totalna będzie nadal totalna i zobaczymy, jak bardzo jeszcze totalna. Czy pojawia się jakaś możliwość gdzieś na dalekim horyzoncie chociażby rozwiązania tego konfliktu, czy to jest konflikt raczej na dziesięciolecia? Czy na dziesięciolecia, to nie wiem, bo jednak scena polityczna się będzie zmieniać też co jakiś czas, ale w najbliższym trzyleciu na pewno będzie to taka strategia cały czas próbowania, czy próby obstrukcji, blokowania tego, co będzie chciał realizować właśnie rząd PiS-u wspierany przez prezydenta. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a naszym gościem był pan profesor Radosław Sajna, politolog i medioznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję.